Rozmowa polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle. Janusz Szewczak, Prawo i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Panie Pośle, kiedy Pan patrzy na te negocjacje dotyczące tego, czy odbędzie się Okrągły Stół w sprawie edukacji nauczycieli w najbliższy piątek, czy się nie odbędzie, ewentualnie z czyim i jakim udziałem, co Pan sobie myśli? No Myślę, że niestety nauczyciele, czy część nauczycieli odwodzą Pana broniarza daje dowód nie tylko śpiewania powiedział piosenek nie na poziomie ale również powiedział właściwie tego, że nie wiadomo o, o co do końca chodzi No chodzi o to, żeby było kameralne grono, żeby się nie przekrzykiwać, żeby nie było paru tysięcy osób. Chodzi o to no, przecież ta propozycja była od dawna stawiana. Po drugie, wydaje mi się, że nie wiem, ja propozycja 15% podwyżki mnie by na przykład bardzo satysfakcjonowała, a przecież taką jednak rząd zaproponował i Związek Zawodowy i Solidarność to przyjął. Dzisiaj, jak słyszałem, pana przewodniczącego broniarza który mówił, że właściwie, z którego wypowiedzi właśnie nie można by wyciągnąć wniosek, że to nawet już może nie o pieniądze nawet chodzi, o, tylko co? O, no właśnie, o kształcenie, o wpływ na kształcenie młodzieży, wychowanie i kształcenie młodzieży, takie, jakie sobie Związek Nauczycielstwa Polskiego wyobraża. Ale ma taką możliwość Związek Nauczycielstwa Polskiego prowadzi własną placówkę w Łodzi. I właśnie tam nie strajkują i tam jest wszystko okej. Okay. Ale tam, tam się płaci czesne. Tak jest. Yy, to, to obawiam się, że pan broniarz będzie miał problem z zapłaceniem wynagrodzeń za okres strajku, który się niepotrzebnie znacząco przedłuża. I tutaj przychodzą z pomocą włodarze miast, którzy twierdzą, że pieniądze z samorządów dla nauczycieli są. Ja przypominam, że włodarze miast otrzymują subwencje. To jest forma dotacji, czyli środków budżetowych, Subwencje oświatową, czyli te pieniądze pochodzą z budżetu. Oni oczywiście partycypują w tym również, ale jako, można powiedzieć, jakby dodatkowy element. Więc jeśli wodarze miast mają takie zasoby finansowe, to nie powinni narzekać na no, słabość finansowania i tak zbyt niskie nakłady na szkolnictwo. A co z opinią Rio w takim razie? No właśnie, jest jeszcze kwestia opinii Rio, które mówi, regionalnych izb Obrachunkowych, które mówią o tym, że to są niezgodne z prawem po prostu działania i nie można wynagrodzeń finansować za czas strajku z pieniędzy. I to nie płci. będzie finansowanie wynagrodzeń, ale dajmy na to premię. Tak, dodatków, jakieś pomysły na no, ale powtarzam, zdaje się, że sytuacja finansowa budżetu Warszawy jest znacznie gorsza niż no, budżetu państwa, bo ten deficyt zeszłoroczny za 0,4% tylko w budżecie państwa, no to jest przecież naprawdę świetny wynik. Nie mówiąc o wzroście PKB, prawda, powyżej 5%. A więc... 5,1. To tak jest rzeczywiście aż tak dużo? To jest bardzo dużo, naprawdę, bo jeśli popatrzymy, że dzisiaj takie kraje jak Chiny mają wzrost PKB na poziomie 6,6, 6,7, 6, no a Niemcy zakładają na ten rok, że ich PKB zrośnie o 0,5%, no to my jesteśmy naprawdę już czołówką nie tylko europejską i poprzednie rządy Platformy PSL-u to mogły pomarzyć o takich wskaźnikach, kiedy, kiedy dług publiczny spadał poniżej 49%, a nie zbliżał się do prawda, 60% prawie, jak to miało miejsce za, za czasów pana Rostowskiego, sztukmistrza z Londynu. A propos sztukmistrza z Londynu. Notabene, że Jan Wincent Rostowski, były minister finansów, z Londynu właśnie do Parlamentu Europejskiego będzie startował. No nie wiem, no dzisiaj nie jest 1 kwietnia. Nie, nie to nie jest dowcip prymat to, to zupełnie sensacyjne wiadomości, uważam. To by znaczyło, że no jednak pan Jan Wincent Rostowski tak nieprzypadkowo się znalazł tutaj w polskim rządzie te 8 lat temu że był związany z rozumiem z. I kandyduje city. z Londynu z drugiego miejsca z partii proeuropejskiej i antybrexitowskiej. No, myślę, że, ten, że tej partii to raczej wynik za dobry nie będzie, bo zdaje się, że tam pan Fara, czy twardy brexit idzie mocno w notowaniach ta partia do góry. Natomiast no, to jest zupełnie dowód tylko na to, że moim zdaniem to była nieodpowiednia osoba na stanowisku ministra finansów. A dlaczego nazwisko pana Jana Wincenta Rostowskiego nie znalazło się na listach koalicji europejskiej? No myślę, że dlatego, że jednak jest zbyt obciążający, że tak powiem tą koalicję, chociaż tam nie brakuje obciążających postaci, ale wydaje się, że mógłby na przykład ponownie ogłosić, że będzie kandydował z Bydgoszczu czy, czy z Warszawu, prawda i może ten, te, ta obawa spowodowała, że, że jednak... Czyli rozumiem, miał być Londek, Londek a wyszedł Londyn, tak? No tak, przypominam, że Londyn jest centrum finansowym, to jest city londyńskie, to jest jedno z głównych centrów Finansowy świata. A przypomnę, że jednak za naszego urzędowania, za urzędowania pana ministra Rostowskiego, to gdzieś te 250 miliardów z watu nam wywiało. No i to to mnie, to mnie jakby zastanawia, czy czy to jest tylko taka przypadkowa eskapada, czy jednak, że tak powiem, zaplanowana z góry. Pieniądze, podobnie jak i złoto, wyparowały również z Ambergold Dziś się Marcina P. składa wniosek o jego ułaskawienie. No bardzo jestem ciekawy tego wyroku sądowego, bo jeśli chodzi o wyroki sądów w Polsce, one są absolutnie nieprzewidywalne i często zasadniczo sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Ja już nie mówię, że z poczuciem sprawiedliwości, pewnego rodzaju takim odbiorem społecznym tej, tego poczucia sprawiedliwości, więc sam jestem bardzo ciekawy. No ale wydaje się chyba jednak sprawa bezdyskusyjna. To jest szokujące, że w Stanach Zjednoczonych afera Madoffa to było, daje się, kilka miesięcy procesu i 150 lat więzienia. Tutaj to są przecież lata, naprawdę, no, no około dziesięciu bodajże tak, 10 chyba, chyba lat, więc to wszystko trwa za długo, a no wymiar sprawiedliwości w Polsce naprawdę w wielu aspektach po prostu to się kłóci ze zdrowym rozsądkiem i, i z jakimś poczuciem niezawisłości sędziowskiej I na zasadzie zrobimy rządowi na złość, prawda, więc wypuścimy jakiegoś groźnego przestępca, najlepiej napiszemy pytania prejudycjalne, do sądów w Hiszpanii i. Po czym premier Mateusz Morawiecki pojedzie w świat, powie to na głos i zaczyna się fulafera. No ja myślę, że najwyższy czas przyzwyczaić przedstawicieli, bym powiedział, establishmentu na Zachodzie, ale i w Polsce te elity tak zwane, przyzwyczaić do tego, że Polacy mówią własnym głosem, zgodnie z bym powiedział, ze, z, z wolnością słowa, że korzystają z wolności słowa, że język nienawiści to nie jest język, który się nie podoba tym, czy tamtym. To jest każdy wie, no, bardzo, a co to jest w ogóle ten język nienawiści? No właśnie, ja twierdzę, że w Polsce język nienawiści to jest język, który nie podoba się panu Schetynie. To jest język już nienawiści. No to jest czy język Lubnałe? nienawiści, czy to jest bardziej szczucie? No właśnie, więc naprawdę czas najwyższy, że mamy się przestać bać, o, o, odpowiadać za to, co sami mówimy, ale mówić swoim twardym językiem, przesłaniem: tak, tak, nie, nie. To, to trzeba przyzwyczaić świat do tego, że Polacy masno, mają własne zdanie, że należą im się reparacje, odszkodowania wojenne. No, si no oczywiście, że się należą i Grecy na przykład przez swój Sejm taką uchwałę przepuścili. Ale to myślę, że pan kandydat Ko koalicji europejskiej. Pan Cimoszewicz musiałby pan z nim ostro polemizować, bo pamiętam, że jakiś czas temu powiedział, że to jest wręcz nieetyczne i niemoralne domaganie się odszkodowania Niemców. No i nawet wspomniał, że przez terytorium niemieckiego została zmieniona, więc to nie jest tak, że wszyscy właśnie potrafią mówić w sposób taki, bym powiedział, stanowczy. No trzeba być odpowiedzialnym za słowa, ale trzeba być też, bym powiedział, poważnym w tym co się mówi stanowczym. Czas najwyższy odzwyczaić świat od tego, że wystarczy huknąć na Polaka, tupnąć i on natychmiast że tak powiem zmieni zdanie, gdzieś się Gdyby schowa do To my się było dziury. takie proste, panie pośle, To myślę, że już pewnie nie jeden rząd by to praktykował. No, ale to trzeba, do tego nie ma, nie ma wyjścia. Ten język musi być naprawdę zrozumiały. Zresztą na świecie też się szanuje tych, którzy potrafią, że tak powiem, sami się szanować. No To jest konieczne po prostu. Czas popychadeł, Polski traktowania Polaków jako popychadła za czasów pana premiera Tuska, którego, których można za rączkę poprowadzić po czerwonym dywanie w tamtą stronę lub winną, kazać im, prawda, robić to, czy budować tamto, a tego im nie budować nie wolno, to się skończyło po prostu. My My, my zaczynamy dopiero mówić własnym głosem. Wie pan, ta suwerenność, ta, ta niepodległość. No która, wiem, wiem, wiem. Widziałem przyszła... pis Donalda Tuska, który pisze chociażby o kwestii euro i mówi, że na dziś temat jest całkowicie nieaktualny i nie ma sensu być piany, ponieważ nie spełniamy wymogów i warunków. No ale to co to. to, to, Tam to pan, bardziej złośliwością to Donald Tusk, Tusk premier... się wykazuje. To pan premier Tusk nie wprowadził tego euro w Polsce przez 2011. już mówił, że nie, będzie nie, w 8. No mówił w 8, że 2011 na pewno będzie, tak? No i, i do dzisiaj nie ma. To co wygaduje tam Donald Tusk, to bym powiedział, trzeba wężykiem brać, wężykiem podkreśla. Natomiast wydaje się, że pan premier Donald Tusk po prostu odkleił się od rzeczywistości polskiej i te, te, te złośliwości, że no, przede wszystkim nie wiem, czy pan premier Tusk wie, że jest w polskiej konstytucji zapisane, że to polski złoty jest środkiem płatniczym, że jest NBP i tak dalej. Więc po prostu to jest nierealne, tylko nie dlatego, że panu Tuskowi tak się wydaje, tylko dlatego, że trzeba by zmienić najpierw konstytucję, co nie jest. W nad... międzyczasie posłowie platformy obywatelskiej krzyczą o skandalu, który dzieje się na naszych oczach, a mianowicie rząd chce dokonać grabieży pieniędzy, które pozostały w otwartych funduszach emerytalnych. Pamiętam mam takie plakaty pana Schetyny, uśmiechniętego z, z takim pięknym tutaj błyszczącym uzębieniem było, że razem obronimy Polskę, prawda? W czasie jednej z ostatnich kampanii i tam złośliwcy domalowali, domalowywali, zamieniali dwie litery i było razem obrobimy, ograbimy, czy obrobimy Polskę, prawda? Ja myślę, że kto jak to, ale Platforma Obywatelska powinna Milczeć w sprawie e, w, zmian w systemie OFE, bo oni nie tylko te, jak to Jan Wincent Rostowski, sztukmistrz z Londynu, mówił, że myśmy nie, nie okradli OFE. No ja myślę, że e, niektórzy mogliby być zdania, że to jest taka sama prawda, jak to, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Michał Boni poczuł, poczuł się do, wywołany do odpowiedzi i autorefleksji dokonuje, mówiąc, że jednak to był błąd, że te pieniądze z OFE się zabrało. No na dodatek, oni, na dodatek oni te pieniądze zabrali i właściwie można powiedzieć je przeputali kompletnie, bo to poszło na... Mówią, nawet... że przekazali do ZUS. No, to, ale to jest tylko zapis. To po co zabierali w takim razie? No bo, no, bo mieli dziurę budżetową i musieli natychmiast interweniować. Ale powodź, bo inaczej ta by... dziura budżetowa nie została zasypana pieniędzmi ZOW. Nie, nie, ale w sensie, w sensie wskaźników, przypomnę, oni podchodzili już pod 56% relacji długu publicznego, zbliżał się konstytucyjny próg. 60% i gdyby jeszcze rok czy, czy, czy dwa to pozostawili, to pewno przekroczyliby próg konstytucyjny, więc mieli świadomość, że muszą się ratować. I dla celów takich czysto bym powiedział statystycznych, buchalteryjnych, dało się to tak zrobić. Tylko, że te pieniądze poszły w czarną dziurę, właśnie na nic nie zostały mądrze wykorzystane, więc to jest różnica oczywiście ogromna. I powtarzam, posłowie Platformy Obywatelskiej powinni jak najmniej mówić na temat wiarygodności, prawdomówności, uczciwości, konstytucyjności, bo tak jak łamano polską konstytucję wtedy, kiedy oni funkcjonowali, no to przecież nawet jeśli chodzi o wybory do Trybunału Konstytucyjnego, to sami to zaczęli, że tak powiem. Panie pośle, które nazwisko mówi panu więcej? Kozłowska czy Kramek? No to, jest, to jest naprawdę rebus i to jest tajemnica zawinięta w, w, w parę zagadek, bym powiedział, bo niewątpliwie po tych ostatnich rewelacjach wygląda na to, że co najmniej jest to jakaś forma agentury wpływu. Ale jest pytanie, czy tylko agentury wpływu, oddziaływania, bo przecież te plany, tam, że tak powiem, wyłączenia państwa polskiego. Również zawierały element strajku nauczycielskiego, który jest realizowany. No i co Bartosz Kramek skrzętnie wykorzystał ostatnio, komentując, że lepiej późno niż wcale. No to tym bardziej wydaje mi się, że polskie służby wręcz powinny niesłychanie, bym powiedział, drobiazgowo sprawdzić kontakty tych ludzi jednak w Polsce i za granicą. No, choćby to, że, pan, że były publiczne osoby, które dzisiaj kandydują do Europarlamentu, jak pani Róża Tun z Koalicji Europejskiej, które przecież. Bardzo ostro broniły pani Kozłowskiej jako nieposzlakowanej zupełnie osoby, prawie że matki Teresy. A przypomnę, że dzisiaj mówi się o możliwości prania pieniędzy przez, te, przez tego typu fundacje. To jest przestępstwo ościgane na całym świecie. Niezwykle bym powiedział, no, takie twardo egzekwowane są tutaj. Tu Amerykanie takie rzeczy po prostu ścigają przez lata. I może na przykład warto. To by było też, nie wiem, może amerykańskie służby poprosić o, o to, co na ten temat wiedzą. Z pewnością słyszał Pan o strefie Schengen, i jak Pan wie, Polacy Ludmiuę Kozłowską z tej strefy Schengen wyprosili, podziękowali. Powiedzieli, że nie, nie, ta pani w strefie Schengen. No słusznie, nie. bo to Ale ta pani jednak w strefie Schengen jest i ma się dobrze. Mało tego ona nawet gościła w Bundestagu, prawda, niemieckim, więc widać, jak bardzo się oni przejmują naszym bezpieczeństwem. Dlatego musimy sami dobrze dbać o własne bezpieczeństwo i pilnować takich rzeczy, żeby takie historie się absolutnie nie zdarzały, jak historia z tego typu fundacją, panią Kozłowską, i panem Kreml. To takie pytanie na koniec, Błyskawiczna, Co powinno zrobić państwo polskie? No ja myślę, że wszcząć jednak poważne śledztwo w tej sprawie. Janusz Szewczak, prawo i sprawiedliwość, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czas na serwis informacyjny.